Hej, witam na moim kanale. Dziś chciałam podzielić się z Wami moimi ulubieńcami października, czyli produktami, po które najczęściej sięgałam w tym miesiącu. Nie przedłużając, pierwszy produkt to bronzer w kremie firmy NARS. Jest to kolorek Laguna 01. Poleciła mi go koleżanka, gdy szukałam zamiennika mojego ulubionego bronzera. Nie chciałam go po prostu zużyć tak szybko. I ten NARS jest zdecydowanie moim teraz drugim ulubieńcem. Jest bardzo wydajny, szczerze mówiąc, można raz włożyć tutaj pędzel i nałożyć go na całą twarz. Jednak ja polecam robić to trochę delikatniej, żeby ułatwić sobie blendowanie. Odcień 01 jest bardzo naturalny. Na mojej skórze jest dosyć neutralny, co przypadło mi akurat do gustu. Nie lubię bardzo żółtych bronzerów, ale nie chcę też chłodnego efektu konturowania. Ten bronzer to idealny kompromis. Jeżeli szukacie dobrego bronzera w kremie, to na pewno ten od NARS w kolorze, zwłaszcza Laguna 01 dla tych trochę bledszych, świetnie się sprawdzi. Następne kilka produktów to produkty od Charlotte Tilbury. Mam wrażenie, że to w ogóle był miesiąc tej marki, ponieważ większość z nich używałam dzień w dzień, co na przykład widać po tym podkładzie Beautiful Skin. Mój jest w kolorze 1 i jest już niestety na wykończeniu. Bardzo mi z tego powodu smutno. Na pewno go odkupię, natomiast mam dobrych kilka podkładów otwartych w tej chwili, więc chciałabym najpierw zużyć. Ale wracając do tego podkładu, ma naturalne wykończenie, da się go budować. Jest, jak widzicie, takiej kremowej, ale dosyć lejącej się konsystencji. Da się go budować do średniego krycia. Nie podkreśla u mnie suchych skórek, nie ściera się w ciągu dnia. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów na co dzień. Ma bardzo naturalne wykończenie, ale jednak przykryje to, co trzeba. Zwłaszcza, że można go właśnie nadbudować w pewnych miejscach i tego krycia dodać. Tak naprawdę na całą twarz wystarczy jedna pompka. Ja nakładam jakieś półtora, czasem dwie, jeżeli mam trochę więcej rzeczy do przykrycia albo po prostu mam ochotę na większe krycie. A razem z nim używam tego korektora z tej samej serii Beautiful Skin. A również kolorek 1. On jest co prawda sporo jaśniejszy, także niech Was nie zgubi to, że numer jest ten sam. Na niedoskonałości używam czegoś innego, natomiast pod oczy ten sprawdza się znakomicie. Przede wszystkim nie podkreśla zmarszczek. Jest też bardzo kremowy, ale nie zastyga na taką suchą skorupkę, więc naprawdę pod oczy jest idealny. Kolorek wygląda tak, jest więc naprawdę jasny. Oba produkty z tej serii posiadają właściwości nawilżające, przez co myślę dają takie naturalne wykończenie na twarzy. Oraz przyjazne są osobom, które posiadają już zmarszczki albo mają suchą skórę, tak jak ja. To duo jest naprawdę nie do pokonania na co dzień i ciężko mi było sięgać po coś innego. Zauważyłam, że ze skórą normalną, ale z tendencją do przetłuszczania, to przygotowanie skóry jest tak naprawdę punktem krytycznym i bez tego nawet najlepszy podkład nie wygląda dobrze, także ten. Że zawsze porządny krem nawilżający, na to jeszcze primer nawilżający, jeżeli czuję, że to jest za mało. Jeden z moich ulubionych primerów nawilżających to na przykład ten ze Smashboxa. Bardzo fajny, leciutki. Ja go nakładam nawet i na krem. Dodaję to nawilżenie, którego czasem mojej skórze brakuje. Kolejny produkt od Charlotte, który bardzo polubiłam w tym miesiącu, to jej paleta świąteczna do twarzy serii Pillow Talk. Ja mam tę wersję jaśniejszą. Jeżeli oglądaliście mój ranking świątecznych palet do twarzy, to wiecie, że ta paleta zajęła bardzo wysokie miejsce. Nie bez powodu. Używam jej prawie codziennie. Uważam, że jest świetna. Mieszam sobie róże, mieszam sobie rozświetlacze, mieszam wszystko naraz i efekt zawsze jest bardzo ładny. I zwłaszcza, jeżeli nie posiadacie wielu produktów do twarzy od Charlotte, jest to naprawdę świetny wybór. Jest jeszcze jeden produkt od Charlotte, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, a tak naprawdę cztery, ponieważ mam cztery. Są to Hypnotizing Pop Shots, również kolekcja świąteczna. Ja skusiłam się na cztery kolory i szczerze mówiąc żadnego nie żałuję. Te cienie pojedyncze są naprawdę fenomenalne. Zgadzam się, że ich cena jest w kosmos i jest to trochę przesada. Natomiast jeżeli macie taką fanaberię, ochotę, czy po prostu poprosicie kogoś na święta, żeby Wam kupił, to jest to naprawdę świetna opcja. Błysk, który dają, jest naprawdę przepiękny. Jest to efekt mokrej skóry. Mi wręcz przypomina błyski od Pat, te jej słynne astrale. Jednak jest to bardziej mokry efekt, jeżeli wiecie, o czym mówię. Ja polecam używać je
Na mokrym pędzlu oraz na bazę glitterową wtedy uzyskuję najlepszy efekt. Nie ukrywam, że kuszą mnie pozostałe kolory, ale muszę się powstrzymać, bo wychodzi teraz za dużo nowości, które bardzo mi się podobają. Ale na pewno jakbym miała nieograniczony budżet, to kupiłabym je wszystkie. Tutaj na dłoni ten efekt nie będzie taki, jak jest dokładnie na oczach, ponieważ nakładam je na sucho i to palcem. Ale możecie uwierzyć mi na słowo, że ten błysk jest naprawdę powalający. Przy nałożeniu mokrym pędzlem i jeszcze na bazie do glitteru. Te dwa środkowe kolorki, zielony Emerald Eyes i ten szampański Diamond Eyes, to są dwa kolory, które dostępne są tylko na stronie Charlotte, także jeżeli któryś z nich Was zainteresował, to polecam udanie się tam. Reszta dostępna jest tak naprawdę wszędzie, gdzie Charlotte jest sprzedawana. Wspomniałam przed chwilą o Pat, także może teraz jedyny produkt od Pat McGrath, który znalazł się w moim zestawieniu ulubieńców października. Jest to paletka z kolekcji świątecznej, ta piąteczka w kolorze Bronze Bliss. Jest to jedyny produkt do oczu z tej kolekcji, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Jeżeli chcecie zobaczyć porównanie i swatche pozostałych dwóch palet z tej kolekcji, to zapraszam do mojego filmu z recenzją tejże kolekcji. To, za co lubię tę paletkę, to na pewno różnorodność tych odcieni. Wszystkie są niezwykle metaliczne i nadające się na wieczór, choć nie tylko. Natomiast ten w środku, jak pięknie odbija światło, to jest po prostu coś niesamowitego. W tej palecie mamy 5 cieni, z czego 4 to błyski. Wydaje się więc, że celem tej palety jest dosyć prosty makijaż. Może 1-2 błyski na powiece, a następnie przyciemnienie kącika właśnie matowym czarnym, bądź zrobienie takiej rozdymionej kreski. Jest to naprawdę bardzo fajna paleta na wieczór, na okres w ogóle świąteczny, na jakieś imprezy, sylwestra. Myślę, że świetnie sprawdziłaby się właśnie w tym okresie. Ja przyznaję, że używałam jej często w towarzystwie matów z innych marek, ponieważ lubię kombinować. Natomiast bardzo cieszę się, że Pat wyszła z takim właśnie formatem piątek oraz pokazała nam nową formułę, którą mam nadzieję, że umieści także w przyszłych paletach, ponieważ ta formuła jest świetna. Ostatnie kilka produktów to generalnie cała kolekcja My Dream Nataszy Denony, która powaliła mnie na łopatki. Uwielbiam absolutnie wszystko, co w niej było. Począwszy od produktów do ust. Mamy tutaj szminkę, konturówkę i błyszczyk. Wydaje mi się, że konturówek i szminek nie muszę przedstawiać, ponieważ jest to znana formuła w nowym, tak naprawdę zupdate'owanym kolorze Natasza. Jest to taki typowy nudziak, ale z różowymi podtonami. Ta konturówka jest bardziej różowa, szminka trochę bardziej wpada mi w broskwinie. Razem jednak wyglądają obłędnie. Moja szmineczka niestety wymaga operacji, a tak naprawdę wymiany na nową, ponieważ wydaje mi się, że zostawiłam ją przy jakimś źródle ciepła i po prostu stopiła się i złamała. Dlatego nie będę już jej bardziej wysuwać. Staram się zużyć jak najwięcej mogę, a następnie po prostu ją odkupię, ponieważ jest to dla mnie idealny kolor. Zawsze jak nie wiem, jakiej szminki użyć, to używam właśnie jej i sprawdza się przy każdym makijażu. Jest to taka sama formuła jak z kolekcji Anita Rose, która ukazała się wcześniej w tym roku. Bardzo kremowa, nawilżająca, lekka. Faktem jest, że nie utrzymuje się na ustach nie wiadomo ile, jak to zwykle kremowe szminki. Natomiast jeżeli to Wam nie przeszkadza, jeżeli nie macie problemu z tym, żeby nałożyć tą szminkę jeszcze raz po kilku godzinach, to naprawdę szczerze polecam. Zapomniałam jeszcze pokazać błyszczyk, może dlatego, że ja nie jestem jakąś wielką fanką błyszczyków, albo może nie tyle fanką, co po prostu nie noszę ich tak często jak szminek. Ale tutaj jeszcze to tam swatch błyszczyku, bardzo przyjemny, bardzo miło się go nosi również. I trio do policzków. Jeżeli oglądaliście ranking, to wiecie. To jest naprawdę spełnienie moich marzeń. To jest moja idealna paletka na co dzień. Natasza jest po prostu mistrzynią, jeśli chodzi o formuły, o tworzenie nowych formuł. Formuła tego różu to jest coś, z czym jeszcze się nigdy nie spotkałam. To jest jakby kremowy róż, ale w pudrze. Bardzo dziwne, ale też bardzo ciekawe. Rozświetlacze są przepiękne. Jeden mamy krem, jeden mamy taki żelowy, nałożone na siebie, tafla murowana. Natomiast jest to tafla taka bardzo zdrowa. One nie mają dużo pigmentu, natomiast nadają takiego zdrowego blasku skórze. I ostatni produkt tej kolekcji, a także w tym filmie, to paleta My Dream. Koncept kolorystyczny nie jest może jakiś najbardziej oryginalny, natomiast z założenia nie miał on być taki. Natasza po prostu wybrała kolory, które używa sama na co dzień i które sama najchętniej nosi.
Ja przyznam, że również bardzo chętnie noszę te kolory. Zwłaszcza pozytywnie zaskoczyły mnie tutaj te dwa maty. Jeden, ten ciemny fiolet, taka oberżyna tak naprawdę, oraz trochę jaśniejszy instynkt. Używam ich bardzo często, a nie są to kolory, które zazwyczaj lądują na moich oczach. Natomiast to ma jakiś taki fajny podton, który sprawia, że nawet ja noszę fiolet. Jedyny zarzut, jeżeli w ogóle tak mogę powiedzieć, to jest ten multichrom, który jest przepiękny, który naprawdę jest multichromem. Ja bym tylko wolała, żeby był to jakiś inny kolor, ponieważ róż do zielonego przez złoto to jest chyba najbardziej popularny multichrom. Może jest najłatwiejszy do zrobienia, nie wiem. Natomiast mam wrażenie, że dosłownie wszyscy wychodzą właśnie z tym kolorem. Ale jest to dokładnie ten sam shift, który był w Divine Rose 2 od Pat McGrath. Indie brands mają tych kolorów od Groma. Jest to bardzo ładny kolor. Cieszę się, że go mam także w formule Nataszy, natomiast chciałoby się trochę czegoś innego. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba, bo ja chętnie będę ją robić co miesiąc. Dajcie też znać, jakie są Wasze ulubione produkty w tym bądź poprzednim miesiącu. I do zobaczenia.